Cześć dziewczyny, witam. No i przejdę do moich kopertówek, bo nawet nie wiedziałam, że tych kopertówek mam aż tyle. O niektórych nawet zapomniałam. Te kopertówki mieliśmy w sklepie, już nawet nie pamiętam jak dawno, ale tą kopertówkę potrzebowałam, jak jechałam do teatru i miałam taką koronkową sukienkę. Zaraz, może uda mi się znaleźć tą sukienkę w szafie. Nie, następnym razem pokażę wam sukienki i buty. Ale tą torebkę potrzebowałam, jak jechałam do teatru i miałam taką koronkową sukienkę w identycznym kolorze, więc tą kopertówkę, jak zobaczyłam w sklepie, no to od razu musiałam ją wziąć. Kolejną moją kopertówkę, którą uwielbiam, bo ja ją nosiłam z kilka lat. To jest moja, to była moja uniwersalna torebka przez lata. Ona miała taki długi pasek, ale któraś z koleżanek pożyczyła ode mnie tą torebkę i oddała już tylko z krótki. Ale torebka jest świetna, bo nosiłam ją do wszystkiego. Pamiętam, że chyba całą zimę tę torebkę nosiłam do kurtki, do kozaków, bo ona jak na kopertówkę jest bardzo pojemna. Dzisiaj tak ją oglądam, już nawet stwierdziłam, że chyba ją wyrzucę, ale no nie, jest ładna. Jest ładna i niezniszczona, mimo tego, że jest lakierowana, no ale jest piękna. Przypomniałam sobie dzisiaj o wielu swoich torebkach, o których już zapomniałam. No i o tej też zapomniałam. Ona jest naprawdę fajna, nawet pasuje do tej sukienki. Kolejna moja kopertóweczka, to taka w kolorze khaki. I ta kopertówka była dodatkiem do torebki, którą podarowałam swojej mamie. No ona oczywiście tej kopertówki nie potrzebowała, ale to była taka kopertóweczka, którą się przypinało i wkładało do środka, do torebki, bo to miało służyć jako portfel albo jako taka torebeczka na dokumenty przypinana. No ja tą torebkę wykorzystałam jako po prostu kopertówkę. Nie pamiętam, no na wiele okazji zakładałam tą torebkę do wielu sukienek, bo kolor jest uniwersalny, pasuje do każdej sukienki, do każdych butów, no nawet do tego zestawienia. No, bardzo fajna torebka, też o niej zapomniałam, ale chyba ją odświeżę, chociaż teraz nie mam gdzie założyć takich kopertówek. No nic. Kolejną kopertówkę, którą chcę pokazać. O, nawet grosika tu mam. Chyba zostawiłam na szczęście. Tą torebkę też potrzebowałam do jakiejś chyba beżowej sukienki. Ona do beżowych ubrań fajnie wyglądała. Te beżowe kolory są raczej mdłe. A taka fioletowa torebeczka nadawała takiego fajnego akcentu. No i też zastanawiam się, do czego mogłabym teraz taką kopertówkę wykorzystać. Znaczy, do czego to wiem, tylko nie mam okazji. Tą torebkę potrzebowałam do sukienki beżowej, którą założyłam na wesele. I miałam do niej w takim samym kolorze buty, bordowe sandały. Na takim wysokim obcasie. No kopertówki są generalnie na wesela. Kolejna moja kopertówka, którą też nawet nie wiedziałam, że mam taką czarną. Ze złotymi tutaj elementami. I w każdej, jak otwieram, to znajduję coś. Przeważnie pomadkę ochronną. Albo jakieś tam chusteczki, albo jakieś pieniądze. Nawet nie pamiętam, że je tam włożyłam. No dobrze. Przejdźmy do kolejnej kopertówki. Ja naprawdę nie wiedziałam, że mam tyle kopertówek. Bo ja zawsze, jak potrzebuję jakąś torebkę na specjalną okazję, to nawet nie pamiętam, że już taki kolor mam. I biorę ze sklepu kolejną i kolejną, no i nazbierało się tego trochę. No i czerwoną, nawet mam czerwoną, a nie wiedziałam, że mam czerwoną. Dzisiaj znalazłam czerwoną kopertówkę. Fajną, dużą kopertówkę. Ja lubię takie duże kopertówki. Ona jest ze złotym tutaj takim emblematem.
Ja już wcześniej na filmiku mówiłam, że te kopertówki u nas teraz są po 19,99. Niektóre mieliśmy chyba nawet te. Tą pamiętam, że ona była w szokująco niskiej cenie, dlatego ją wzięłam, bo stwierdziłam, że mi się przyda. 9,99. Ta 29,99. A ta chyba 19,99. Bardzo dużo mieliśmy beżowych, a czerwona chyba była jedyna, no i musiała być moja. I nie założyłam jej nigdy do niczego. Nawet nie wiedziałam, że ją mam, zapomniałam o niej. Ale w tym roku kupiłam taką czerwoną, piękną sukienkę. Pokażę się w tej sukience w następnych filmach. To myślę, że tą kopertówkę wykorzystam. Założę ją po prostu do tej czerwonej sukienki. A ponieważ ma złote elementy, to będzie też mi pasowała ta torebka do złotych moich szpil. Dobrze, że te vlogi kręcę. Tak właśnie sobie pomyślałam, że dobrze, że kręcę te vlogi, to przynajmniej mogę się wystroić. Bo przecież nie będę kręciła w dresach. No i moja kolejna piękna kopertówka. Złota. Też zapomniałam, że ją mam. Zapomniałam, że mam tą. No i już wzięłam kolejną. Też złotą i chyba nawet taki sam odcień. No to jest taka typowa kopertówka. Te kopertówki mieliśmy w zeszłorocznej kolekcji i tą kopertówkę chyba potrzebowałam na komunię. Ale założyłam ją wcale nie do jakichś złotych butów czy złotej kreacji, do czarnych botków. I tą złotą torebką rozświetliłam całą kreację. Rozświetliłam i nadałam jej takiej prostej prostemu zestawieniu, bo akurat wtedy założyłam tą torebkę do spodni, takiego fajnego elementu, eleganckiego. No i moja piękna, chabrowa kopertówka. Kopertówka taka torebusia. Zamszowa, piękna, taka milutka. Dotyku bardzo przyjemna, srebrny ma łańcuszek. Tą torebkę potrzebowałam do takiej chabrowej sukienki, którą miałam w identycznym kolorze, więc jak zobaczyłam, sukienkę kupiłam najpierw i jak zobaczyłam w sklepie te chabrowe torebeczki, no to musiałam tą torebkę wziąć. Nie pamiętam, na jaką okazję tą sukienkę kupiłam, chyba na jakąś komunię. Więc no to są przeważnie takie rzeczy, które się wykorzystuje albo na komunię, albo na wesele, albo na wyjście do teatru. Szkoda, że teraz ani tego, ani tego, a torebki zostały. Ale wykorzystam je przynajmniej do kręcenia filmów i pokazania wam się w wieczorowych kreacjach z pięknymi kopertówkami. Co jeszcze? Czy ja już wszystkie torebki pokazałam? Nie! Zapomniałam jeszcze o mojej torbie podróżnej. To jest moja torba podróżna. Najpierw tą torebkę nosiłam, to już parę lat temu, nosiłam do jakichś butów. A pamiętam, były wtedy takie modne mukluki. I ja te mukluki kupiłam sobie srebrne. Za jakieś tam grosze, za jakieś chyba 19,99. I dobrałam taką torebkę ze srebrnymi tutaj paseczkami, więc stwierdziłam, że będzie mi świetnie do tych mukluków pasowało. Te mukluki były takie duże, obszerne, więc torba też musiała być taka. A potem tą torebkę wykorzystywałam jako podróżną, więc ona, to jest moja torba podróżna, kolejna moja torba podróżna. Na koniec zostawiłam taką torebkę plażową, którą zabieram na plaży. Na plaży albo latem, na jakieś takie wyjście, na spacer, na zakupy, taki worek sportowy, aczkolwiek elegancki. Wszystko się do niej mieści, typowo letnia torebka. No nie wiem, chyba pokazałam wam już wszystkie moje torebki, to znaczy nie wszystkie. Wszystkie te, które dzisiaj znalazłam, a ja mam ich dużo, tylko już nie miałam czasu ich szukać, a stwierdziłam, że muszę wam pokazać kolekcję moich torebek, a że dzisiaj mam urodziny, więc pozwoliłam sobie na film z lampką wina i z moimi torebkami. Następny film zrobię o butach. Mam nadzieję, że spodobał wam się mój dzisiejszy vlog.
moja kolekcja torebek. Zapraszam do oglądania i subskrybowania.